Dorota Wellman i Marcin Prokop są znanymi i cenionymi postaciami w polskiej telewizji, co sprawia, że ich interakcje z gośćmi często przynoszą zarówno wartościowe treści, jak i humorystyczne momenty. Ich chemia jako prowadzących jest jednym z kluczowych czynników popularności programu, w którym występują. Scena z udziałem Ewy Kuryło i Piotra Pręgowskiego, gdzie aktorska para, obchodząca niemal pół wieku wspólnego życia, dostarcza świeżej energii i humoru, pokazuje, jak istotne jest posiadanie gości, którzy potrafią zarówno bawić, jak i inspirować. Żart Piotra Pręgowskiego o byciu wiernym jak dzięcioł, który w obce dziuple nie puka, stanowi przykład lekkiego, ale błyskotliwego humoru, który może ożywić każdą rozmowę. Propozycja Doroty Wellman, by Ewa Kuryło i Piotr Pręgowski zostali nowymi prowadzącymi DDTVN, choć prawdopodobnie była wypowiedziana w żartobliwym tonie, podkreśla umiejętność Wellman i Prokopa do spontanicznego tworzenia zabawnych i niezapomnianych momentów na wizji. Tego rodzaju interakcje są cenione przez widzów, którzy lubią, gdy programy na żywo przynoszą niespodziewane i autentyczne momenty. Marcin Prokop i Dorota Wellman, jako weterani telewizji, zdają się doskonale rozumieć, jak ważne jest, by balansować między profesjonalizmem a lekkością, co czyni ich program atrakcyjnym dla szerokiej publiczności. Ich zdolność do zapewniania rozrywki, jednocześnie zachowując autentyczność i ciepło w relacjach z gośćmi, jest przykładem doskonałej synergii na antenie. Podsumowując, humor, wiedza o życiu i spontaniczność zarówno prowadzących, jak i gości, czynią programy, w których występują, nie tylko rozrywką, ale też ważnym elementem porannego pasma telewizyjnego, które przyciąga widzów szukających zarówno śmiechu, jak i inspiracji na początek dnia.